No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szyberal z tej strony, Shakes and Fidget, kolejny odcinek. Moi drodzy, zacznijmy od awanturniczości. Muszę sobie jakoś tutaj, wiecie, no zrobić to tak, żeby ładnie, czyli proszę bardzo, 14-minutowy spacer, ściemniający ściemniacz, kolejne zadanie. Kilka oczywistych oczywistości, które zmieniły się od ostatniego odcinka. Gildia, jest nas 13, tylko że 12, znaczy 12 osób jest na 100%, 13 osoba, Che Guevara, 96 level, moi drodzy, jest tak naprawdę zaproszony. Okazuje się, że no, na nasze szczęście, moi drodzy, znajdują się też osoby, które mnie oglądają na tym serwerze, które już wcześniej grały. No i... oj, co my tu mamy? Dałem 136. No tak, oczywiście. Pozdrawiamy Król Wadera, pozdrawiamy Mordroka, zaraz wam powiem dlaczego. No i okazuje się, że są osoby, które naprawdę mają wysoki level, a grają na tym serwerze. I popatrzcie, tutaj nasz przyszły, znaczy tak mi się wydaje, że to będzie nasz przyszły Mohair Power 3. Oto jest podobno, Mohair Power to jest gildia, która po prostu rządzi tym serwerem podobno. To tak pro forma. Przypominam, świat 34, jest to polski serwer. Link do rejestracji macie w opisie, jeżeli chcecie ze mną zagrać. Przypominam też, że od 10 levela dopiero można wiadomości pisać, tak więc wcześniej no, nie skontaktujecie się ze mną, jeżeli nie osiągniecie 10 levelu. No, ale na chwilę obecną należy do gildii Ciemna Strefa Mocy. No, jest to gildia z 23 miejsca, tak więc powiem wam szczerze, tak jak my, moi drodzy, sala chwały, proszę bardzo, gildie. Jesteśmy na 1817 miejscu. To jest to dla nas no, taki troszkę zaszczyt, nie? Zaszczyt. No, ile można w ogóle, wiecie, patrzeć na level? Najważniejsze to jest nasze grono. To, że mogę z tobą zagrać i z tobą. I z tobą też. Tak więc dla mnie tutaj wynik nie jest istotny. Nie jest istotne to, co osiągniemy, tylko jest istotne to, że osiągniemy cokolwiek razem. To jest piękne. To jest piękne i to jest ten, tam, tak naprawdę ten duch współzawodnictwa i ten duch takiego działania w grupie, o, może tak. Moi drodzy, zbrojownia. Tutaj troszkę przypominam, kupujcie wszelkiego rodzaju miksturki. Te miksturki cholernie się przydają, bo zobaczcie, że one potrafią o sporo tak naprawdę podwyższyć wam wasze punkty i no, zrobić z was naprawdę koksa. Zdobyłem klaser dokładności, zakupiłem go właśnie w tym miejscu w zbrojowni, pokazał mi się dokładnie o tu, w tym okienku, za złoto. Można go też podobno, moi drodzy, podobno zdobyć w misjach, nie wiem, nie znam się, ja musiałem go kupić. Tak samo ten eliksir żywotności. Ten eliksir żywotności jest rzekomo do kupienia na dwa sposoby. Na dwa sposoby. Albo jest do kupienia na trzy sposoby, dobra. Pierwszy sposób jest to sposób taki, że w sklepie, w gabinecie magii, tutaj, w gabinecie magii kupuje się go za złoto, samo złoto. Ale to jest bardzo rzadki, no mi się akurat udało, bardzo rzadki widok, mi się akurat udało, tak? 8,51 kosztuje po prostu. Znaczy on kosztuje więcej o wiele, ale jakbym go chciał teraz sprzedać. Kolejna sprawa, druga opcja jest do kupienia za grzyby i złoto, czyli jednocześnie płacisz grzyby i złoto, a trzecia opcja to chyba dropi w zadanie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Musiałem kawę machnąć, mimo że już jest godzina 18, ale powiem wam, i piątek, ja to nagrywam w piątek, tak? Więc jestem troszkę zajechany po robocie, musiałem się pobudzić. Tak wygląda moje obecne
Moje obecne... Co ja chciałem powiedzieć? Moje obecne uzbrojenie. Kapelusz zmieniłem. To w ostatnim odcinku raczej tego nie było. Kapelusz czeladnika oczytanego. Troszkę do inteligencji mi to daje. Czy ja coś ostatnio zmieniłem? W sumie nie. Chyba naprawdę nie. Widzę tutaj... Znaczy, nie widzę tutaj nic ciekawego w tych sklepach. A tak samo, czy to w zadaniach, czy to gdziekolwiek indziej, nie widzę sensownych itemów. Niestety. Jeśli chodzi o lochy, to za chwilę dam radę. 8 minut. Zobaczymy. Jak dam radę, to pokażę. Jak nie dam rady, to nie pokażę. Gildia. O co mi teraz chodzi? Aktywność. Oj, Mr. Strauss od 2 dni. Normalnie. Ja będę musiał zrobić takie minimum, że tak powiedzmy nieobecność przez 3 dni i będzie out z gildii, nie? Bo dacie radę, macie w dobie telefonów komórkowych, smartfonów, można wejść chociażby przez internet, dać komentarz pod filmem, dać znać, wiecie o co chodzi, żebym ja wiedział, że wy chcecie grać, a nie, że założyliście konto, żeby o, tak o, żeby być w tej gildii. Pamiętajcie, że na przyjęcie w tym momencie czeka kolega Mordroka, tak, tego chłopaka, i on musi poczekać do momentu, aż uzbieramy 291 golda. Dlaczego? Dlatego, że dopiero na 14 levelu będę mógł go zaprosić, bo te jedno zaproszenie, które jest na 13 levelu, poszło właśnie do Che Guevary. No, bądźcie empatyczni, po prostu nie patrzcie tylko na siebie, patrzcie też na innych, wiecie? W ten sposób. Moi drodzy, aktywność, proszę bardzo. Tutaj możecie zobaczyć, kto tak naprawdę używa eliksirów w mojej gildii. No, poza mną i bodajże Krixem, pozostałe osoby tam jak Danplay, Daniel Noob, Daniel w ogóle nieładny i w ogóle tyle, nie lubię cię. Oraz Krolwader, nasz król wpłat, zaraz wam powiem dlaczego, używają po 2 eliksiry i teraz analogicznie. Daniel, widzę tutaj, on sobie eliksir, jaki to jest eliksir? Eliksir bodajże do siły chyba i eliksir wytrzymałości. Mhm, tak. To tutaj Krolwader już o wiele lepiej poszedł, bo zręczność oraz wytrzymałość, czyli no akurat dla niego zręczność nie jest aż tak ważna chyba, nie? Dla wojownika jest siła, a może i siła, zręczność i wytrzymałość? Nie wiem, bo wiem, że dla mnie jest inteligencja i wytrzymałość. To są dwa główne atuty, które dla maga są ważne. Szczęście jest takie dodatkowe i to działa na zasadzie ciosu krytycznego właśnie. Dobra. To. Dlaczego mówiłem o Krolwaderze, że to jest król wpłat? Popatrzcie. 746 zł. Cholera, wpłacił z nas wszystkich gryzonie najwięcej, nie? To jest po prostu szok. Dzięki ci z całego serca, Krolwader, za wkład w tą gildię. Tym bardziej, że powtarzam, wpłaty nie są obowiązkowe. Jeżeli ktoś to robi, robi to z czystego, nie wiem, z czystej dobroci, nie, może tak to nie ujmę, bo to dziwnie by zabrzmiało, ale robi to po prostu z takiej chęci rozwijania się i rozwijania tego, do czego przynależy, nie, do tej gildii po prostu. I teraz jedno ważne ogłoszenie. Jest nas 10 osób, znaczy 12 osób, tak, wszystkich tutaj. Nieważne, że dwie osoby są nieaktywne, ale 12 osób. W dniu jutrzejszym, to jest sobota, sobota 1 kwietnia, tak, bo mamy marzec. Oj, Boże, kochany. 1 kwietnia wywołuje wojnę, jeżeli będę miał tyle pieniędzy. Jeżeli nie, to sobie sam pozbieram te 150 i wywołuję wojnę. Rano bądź wieczorem. To się okaże. No nie, rano raczej nie, bo to nie uzbieram. Ale do wieczora na pewno dostaniecie informację, że nastąpi wojna i czy chcecie wziąć w niej udział. Tak więc dla osób, które są ze mną w tym momencie w gildii, akceptujcie każde zaproszenie, no bo trzeba jakoś tam swoją tą pozycję poprawić, nie? A nóż, widelec, dostaniemy
jakiś exp, tak? Czy ja coś jeszcze tutaj miałem powiedzieć? Nie, chyba nie. Grzybiarz, no tu się akurat nic nie zmienia. Poczty nie będę pokazywał. Troszkę tam się uzbierało. Dobra, to sobie zmieniam. Może tak. Nie wiem, o co chodzi tutaj, rycerze. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi rycerzami. To, że niby... Nie mam pojęcia. Ulepszenie gildii, no to akurat możecie sobie zobaczyć. Mamy 13 poziom, tak? Skarbiec mamy na poziomie 12 oraz trenera na poziomie 9. Na tle innych gildii oczywiście jest to żałosne, aczkolwiek my nie jesteśmy zwyczajną gildią, tak? Lochy, moi drodzy, bo nie będę przedłużał. Te odcinki mają być krótkie, fajne, takie zwięzłe. Zbezczeszczone katakumby. Już mam poziom 7 na 10 i w tym momencie walczę ze szkieletem wojownikiem. Naprawdę, walczę ze szkieletem wojownikiem i powiem wam szczerze, długo jeszcze będę z nim walczył, bo jest tak mocny, że masakra. Masakra. No i czekajcie, i czy ja coś jeszcze chciałem tutaj zrobić? Arena. Nie poprawiłem swojego dorobku, jeśli chodzi o pozycję. Mam 13836 pozycję, poziom 20, doświadczenia troszkę mam. Niemniej jednak strasznie chciałbym lepszy kostur dorwać, ale nie mogę, nie? Tak więc, to tyle wygląda. 2,26 zostało do końca misji. Zaczekamy sobie zatem. Są to tylko 2 minutki. Najbardziej, powiem wam, korzystając właśnie z sytuacji, najbardziej cieszy mnie fakt, że ta gra, mimo że okej, no w pewnym momencie wymaga zakupu, powiedzmy, tych grzybków, to tak niby, wiecie, kusi was to, nie? Kusi was to. To nie jest tak, że wy musicie mieć. Musicie mieć, jeżeli chcecie być, przepraszam bardzo, tutaj. Proszę bardzo. Maciek 0081. To jest człowiek, który jest na pierwszym miejscu, level 321. Masakra, wam powiem. Ta ramka, proszę bardzo. Ta ramka jest do zakupienia bodajże chyba za grzybki, ale mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że ta ramka, no i popatrzcie, co tutaj jest, osadzono, uderzenie słońca, to są jakieś ulepszono przedmiot, 2 razy można ulepszać, osadzać klejnoty, jakieś runy, na tej zasadzie, no ładnie, ładnie ta postać wygląda i wiadomo, wierzchowiec gry Fosmog. Cóż ja mogę powiedzieć? Tutaj mamy duże... O, proszę bardzo. Wy tego nie zobaczycie, ja też tego nie zobaczę. To są duże butelki, które chyba dają 50% więcej tych wszystkich tutaj pierdół. No, 95% stanu kolekcji. No, to jest naprawdę premia do doświadczenia. Jemu bardzo szybko idzie doświadczenie. I to jest plus. Popatrzcie w ogóle, jakie on ma statystyki. Nie? Pozdrawiamy, jak jakimś cudem Maciek zobaczy ten odcinek, no to pozdrawiamy Maćka. Order przyjaźni, 12 osób. Zaproszeni znajomi, 82. No, 82 znajomych zaprosił. Być może jest to jakiś YouTuber. Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Zobaczmy. Tu żadnego opisu nie ma. No właśnie, jakbym chciał zobaczyć opis tego osobnika, to co? To chyba gdzieś tu powinien być, nie? A, nie wiem. Dobra, karczma. Nocny troll. Raczej nocny troll. Nocny troll nie robi na mnie wrażenia. Dobra, ja sobie będę tutaj dalej działał, a z wami się widzimy w następnym odcinku. Shakes and Fidget. Myślę, że jutro z waszego punktu widzenia, bo ten opublikuję w sobotę. A w niedzielę będzie kolejny odcinek z Shakes and Fidget. Tak jak wspomniałem, to jest seria weekendowa w tygodniu. Mogą być, a nie muszą odcinki. Pozdro, Przeberal. Hej, hej.